Dane niemieckie podsumowujące 76 pacjentów, którzy otrzymali terapię genową między 2019 a 2021 rokiem, pokazują, że leczenie terapią genową rdzeniowego zaniku mięśni jest skuteczne u znakomitej większości pacjentów. Średnio stan dzieci poprawiał się o 13 ponad punktów w takiej 64-punktowej skali u dzieci, które miały poniżej 8 miesięcy w momencie podania terapii, o niecałe 8 punktów, gdy dzieci były między 8 a 24 miesiącem życia i pozostawał stabilny w przypadku dzieci starszych w tej grupie 76 pacjentów. W większości, w znakomitej większości, bo 70 chorych to były dzieci objawowe, czyli te, które miały już objawy choroby, tylko 6 to były dzieci, które były leczone w fazie przedobjawowej choroby. W związku z tym te wyniki nie do końca odpowiadają temu, czego byśmy się spodziewali w Polsce, gdzie badanie przesiewowe w tej chwili jest szeroko dostępne i gdzie mamy nadzieję, że w tej właśnie fazie choroby przedobjawowej można byłoby leczenie zastosować. Najnowsze dane terapii genowej dotyczące pacjentów przedobjawowych, czyli takich pacjentów, którzy mogą być zidentyfikowani w wyniku przesiewu noworodkowego, wskazują na to, że włączenie terapii genowej w tym okresie powoduje to, że 100% pacjentów jest niezależnych oddechowo i żywieniowo i 100% pacjentów osiąga kamień milowy, który do tej pory był dla tej populacji nieosiągalny, czyli samodzielne siedzenie, a znaczna większość osiąga kolejny kamień milowy, jakim jest samodzielne stanie i chodzenie. Jestem mamą 4 dzieci. Dwoje z nich, Antek i Jaśmina, chorują na SMA. Antek jest taką klasyczną jedynką, czyli jest dzieckiem z respiratorem, leżącym, karmionym za pomocą PEGA. Wymaga naszej opieki 24 godziny na dobę. Urodził się w czasach, kiedy jeszcze w ogóle nie było leczenia. To był 2010 rok. Tak naprawdę jedyną opcją była rehabilitacja, żeby w jakikolwiek sposób powstrzymać chorobę. Natomiast z Jaśminą już była całkiem inna historia. Dzieli ich 8 lat. Niby tylko 8 lat, natomiast jeśli chodzi o leczenie SMA, to jest przełom. Urodziła się w czasach, kiedy już można było szukać dla niej ratunku. Wzięła udział w badaniu klinicznym terapii genowej. Rozwija się jak prawie normalne dziecko, zdrowe dziecko. W Polsce potrzeba dostępu do terapii genowej dlatego, żeby każdy pacjent, który jest zidentyfikowany w przesiewie i ma rdzeniowy zanik mięśni, mógł dostać jednorazową terapię, która uchroni go od częstych wizyt w szpitalu, od częstych kontroli i to jest pacjent, który będzie miał szansę na to, żeby żyć zupełnie normalnie.